Witajcie ludzie, oryginalnie nie chciałem robić tego filmu, bo odcinki są dopiero po chińsku, ale jak już się pojawiają napisy, to chyba mogę zacząć tę nową serię na kanale. Odcinek zaczyna się od tego, że jakiś nieznany włamywacz włamuje się do jakiejś świątyni. Nie wiadomo nam jeszcze, jak to jest świątynia, ale jest potem zły, którego widzieliśmy z ostatniej sceny z Embrace Your Destiny, więc na pewno będzie miał to jakieś znaczenie fabularne. Później ucinamy do miasta. Wszystko jest w porządku, dopóki dwa zasrane pożeracze światów nie zaczynają atakować miasta. Kurde temu. Ninjago już jeden był i było źle, a tutaj masz kurde dwa. Na szczęście MK trenuje Mankiego Króla i sobie jakoś z nimi daje radę. I okazuje się, że za tymi potworami stał Ying i Jin. I nie no, tym razem kurde mieli rozmach, nie no, nie podpowiem, no. Kurde. Ale no, MK próbuje ich powstrzymać, dołącza też do akcji Mei. Okazuje się, że Ying i Jin po prostu, no, a pewnie okradli Mankiego Króla, no bo mają tyle tych rzeczy, nawet mają jakieś pierścień inne, że kurde, tylko znając używać tych artefaktów, co nie? Oni po prostu je rzucają tak na lewo i prawo, nie no. No, genialny plan. Przynajmniej działa na Mei na jakiś czas. Po czym MK, jak no, Mei spada z tego nieba, to worktuje, tam łączą pojazdy, bo wiecie, trzeba sprzedać zabawki. I no. I Yin i Jin zostają pokonani przez współpracę Mei i MK'a. Więc no, zaraz są pokonani, no, ale no, na ich szczęście ta sekretarka przychodzi i udaje im się uciec, powiedzmy. Później tam Mei relacjonuje, co się tam wydarzyło, wszystko na tym live streamie swoim. I kurde, chyba widzimy Redsana i Małpiego Króla, jeśli się nie mylę. No i kurde, no. No i widać też, jest nam pokazane takie zmartwienie MK'a, że on się tak martwi tym wszystkim, co się wydarzyło po Lady Bone, że to wszystko jakby jego wina czy jakoś tak. Później zabiera te wszystkie gruchoty do Małpiego Króla i tam pomaga je wysegregować. Małpi Król kurde chwali, że MK robi całą dobrą robotę. No kurde, goście powstrzymał takie dwa pożaracze światów praktycznie samemu, nie no. Dobra robota MK, muszę ci powiedzieć. Kurde, tak gada Małpi Król. I no i wspomina potem, jak to za jego czasów on to kurde... okradał też wszystkich, kurde, i jak on rozwalał tak zwane szaleństwo w niebiosach odwalał. Więc no, MK tam się później zaczyna wyżerać, mówią królowi, że to i tak się odwalał Lawala i kurde, że wszystkie zagrożenia, kurde, sprawiały, że przychodziły. No ale no, on tam mu gada, żeby wychillował, kurde, wrzucił na luz, bo każdemu się kiedyś jakieś błędy zdarzają. Więc no, po tym ogólnie no. Jak MK kończy segregować, to nagle znajduje ten zwój właśnie z końcówki trzeciego sezonu i jest on otwarty, kurde. W sensie nie otwarte, ale MK go przez środek otwiera i wtedy pojawiają się jakby takie tuszowe potwory. I właśnie co ciekawostka, z tego co mi wiadomo, to ten tuszowy potwór przybiera formę wszystkich strachów, w sensie największych strachów danej osoby. I jak kurde, jak Małpi Król ten się pojawia przed nim, to przed nim się pojawiają właśnie jego starszy przyjaciele, jak TBK, albo Makak, albo ten orzeł, kurde, bądź ten słoń. Mam wrażenie, że oni jakąś taką ekipą kiedyś byli, bo kurde, to musi być jakieś takie wyjaśnienie. Nie, bo kurde, inaczej nie, no to nie ma. No, Małpi Król próbuje ostrzec tam MK'a, żeby jakoś to wykombinował, ale sam zostaje pochłonięty przez ten tusz. No i MK'owi daje się uciec, ale dzięki barierze tej, że tylko MK i Małpi Król mogą wejść do tej jakby góry kwiatów i owoców, tam do tej jaskini w niej, co nie, to potworowi nie udaje się uciec. I na tym kończymy nasz odcinek. I szczerze, fajny, bardzo fajny. Zobaczyliśmy znowu Ina i Jina, zobaczyliśmy nowy stan świata i jest nam przedstawiony już nowy antagonista, więc ogólnie dobry odcinek według mnie. Dobra, to była moja opinia na temat pierwszego odcinka. Możecie się spodziewać następnej opinii już wkrótce. Zobaczę, kiedy będą wychodzić w ogóle tę analizę omówienia. Ale no, dzięki za to, że tutaj byliście. To ten. Do następnego. Cześć.